Dzień dobry. Shalom. Marta Korycińska. Magdalena Łuchowicz. Witamy Was na przyjęciu z okazji urodzin Izraela. Cieszymy się, że jesteście z nami. Już widzimy, że jest nas trochę oglądających. Komentujcie i piszcie, skąd jesteście. To już 73. Serdecznie. Co roku w Dniu Niepodległości Izraelczycy tradycyjnie spotykają się na piknikach i świętują rocznicę powstania swojego państwa. My również mieliśmy na dzisiaj takie plany, niestety wiosna nie śpieszy się w tym roku do Polski, dlatego musiałyśmy obejść się smakiem, ale mamy dla Was bardzo wiele atrakcji. Zostańcie z nami. Jak na udane przyjęcie urodzinowe przystało, nie zabraknie muzyki, śpiewu, prezentów i zabaw, do udziału których między innymi będzie potrzebny telefon, więc miejcie telefon podłączony do internetu tuż obok siebie. Wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do naszej interaktywnej zabawy, już teraz zapraszamy do wejścia na stronę kahoot.it. Widzicie ją na dole ekranu. Ale zanim przejdziemy do zabawy, zaczniemy od części oficjalnej. Oddajemy głos przedstawicielce gospodarza, szefowej misji Charge d'Affaires Tal Ben-Arielu. Dear guests, thank you for joining us today to celebrate Israel on its 73rd birthday. This year has been tough on everyone, so instead of an official virtual reception on the occasion of Israel's Independence Day, we opt for a virtual party instead. Israel is a young country, but our traditions are ancient, going back to biblical times, and have remained with the people of Israel for thousands of years. Open a 3,000-year-old Bible and ask any 6-year-old Israeli to read it, and she will. Visit any one of the many wonderful places around Israel, dating back to different periods, and you will find clues to the Jewish heritage of the country throughout the generations. Israel was established in 1948 as a democratic and Jewish state, a home for every Jewish person who was persecuted, a safe haven, but also home to the different minorities living in Israel, amounting today to more than 20% of the population. On the 73rd Independence Day, we would like to focus on what brings us all together, despite differences in religion and traditions. The brotherhood between the people, the unity and friendship, the mutual responsibility, the common values and mission. These are all fundamental characteristics of Israeli society that accompany it from the day of its establishment. The sense of community Israelis have is very unique. We believe that all of Israel is responsible for one another, and it is one of the reasons of Israel's vaccination success. The COVID crisis has illustrated more than ever the importance of these values and their immense vitality and contribution to the common lives of us all. The values apply not only to Israelis, but to people everywhere. Israel has always been keen on offering a helping hand,
be it through the incredible development cooperation activities being held by Mashav around the world, or through Israeli aid and rescue delegations being deployed after natural disasters, and of course by sharing best practices and knowledge with other countries whenever asked. The last year has been challenging for everyone, everywhere. The pandemic knows no borders, no boundaries, and so should we when it comes to supporting each other. I'm very proud of my nation for the amazing success in dealing with the pandemic, enabling Israelis to return to normality, meet once more with their loved ones, go out and celebrate life. I do hope in the coming months more and more countries will be able to join Israel, and we will all gain back a sense of normality. Poland has been home for Eastern European Jews for 1,000 years, and it still is home away from home for Israelis choosing to live here for different reasons, professional or private. The similarities between our nations by far exceed the differences, and it is my hope and our mission here to continue building bridges between our people, to strengthen their relations even more, and to build on the cooperation in different sectors. We should all work together with our Polish counterparts to the benefit of both of our nations. I would like to thank you all once more for joining us today on our birthday celebration. We're excited to have you with us and hope you will enjoy the celebration. I hope next year we'll be able to meet and celebrate in person. Happy Independence Day! Dziękujemy, Tal. Dzień Niepodległości nie może odbyć się bez hymnu Izraela. Zapraszamy do wysłuchania Hatikwy w wyjątkowym wykonaniu Antka i Gutka ze szkoły ECHI w Wrocławiu wraz z mamą. Dziękujemy Antkowi i Gutkowi za to wspaniałe wykonanie. A teraz czas na zapowiedzianą zabawę. Na każdym przyjęciu warto zadbać o dobrą atmosferę i samopoczucie gości, a świetnym sposobem na to jest wspólna zabawa. Dlatego zapraszamy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wejdźcie teraz na stronę Kahoot.it i uwaga, mamy tylko 20 miejsc, więc kto pierwszy, ten lepszy. Już za chwilę podamy Wam PIN, które umożliwia dołączenie do gry. Zalogujcie się i wpiszcie swoje imię, podobne jakie macie na Facebooku, żebyśmy potem mogli odpowiednio Was znaleźć, jeśli wygracie nagrodę. Serdecznie zachęcamy Was do zabawy, tym bardziej, że przewidzieliśmy nagrody. Te trzy pierwsze miejsca będą nagrody dla tych, którzy w najkrótszym czasie prawidłowo odpowiedzą na największą liczbę pytań. Będzie 8 pytań. I teraz tak, podajemy PIN, który też pewnie widzicie na ekranach. 540 79 93. O, widzimy, że już ktoś pierwszy jest. Witamy Szymona. Mamy pierwszego gracza. Jeszcze raz, PIN 540 79 93. Czekamy, aż dołączycie chwileczkę. Tak, damy Wam jeszcze chwilę. I od razu powiemy, że potrzebujecie mieć komputer, na którym będziecie widzieć pytania i możliwe odpowiedzi, a na swoim telefonie będziecie klikać kształty, które odpowiadają danym odpowiedziom. Zawsze będą cztery do wyboru, zawsze tylko jedna jest
Prawidłowa. Witamy. Cieszymy się, że jesteście. O, dołączacie. Jak miło. Świetnie. Mamy już 6 graczy, nawet więcej już. Ale super. Cieszymy się bardzo i witamy Was serdecznie. Jeszcze raz, kto chciałby dołączyć, PIN 540-79-93. I jeszcze raz mówimy, że potrzebujecie mieć komputer, na którym patrzycie na pytania, bo na swoim telefonie będziecie widzieć tylko i wyłącznie 4 kształty odpowiadające 4 różnym odpowiedziom. Więc potrzebujecie potem kliknąć któryś z kształtów i, co najważniejsze, najważniejsze jest, żeby być jak najszybszym. Tak, liczy się czas i liczy się poprawność. Jesteśmy bardzo ciekawe, ile wiecie o Izraelu. Za chwilę 8 pytań. Już mamy... Jeszcze zostało 9 miejsc. Tak, 11 graczy. No, będzie ciekawa rozgrywka. Przypominamy stronę internetową kahoot.it i PIN 540-79-93. No i do wygrania aż 3 nagrody. Jeszcze chwila. Jesteście gotowi? Palce na klawiaturach? W takim razie zaczynajmy. Zaczynamy. Pierwsze pytanie. W którym roku powstało państwo Izrael? Tak, w 1948 roku, dokładnie 14 maja, Dawid Ben-Gurion proklamował powstanie państwa Izrael. Czy wiedzieliście, że pierwszy premier Izraela pochodził z Pońska? Gratulujemy Annie. Anna wysłałaś na prowadzenie. I pytanie drugie. Dzień Niepodległości to po hebrajsku? Tak, prawidłowa odpowiedź to Yom Yom Ha'atzmaut. Jeśli chcielibyście odrobinę podszkolić swój hebrajski, to coś będzie specjalnego dla Was przygotowane w naszych mediach społecznościowych. Pod koniec dzisiejszego świętowania się dowiecie. Kolejne pytanie. Co Izraelczycy uwielbiają bardziej niż inne narody? Tak, Izraelczycy jedzą dużo więcej warzyw i owoców niż jakikolwiek inny naród na świecie. W przeliczeniu to statystycznie 75 kg na osobę. Aż marzy mi się izraelska sałatka. Moglibyśmy się od nich czegoś nauczyć. Pytanie czwarte. O, na prowadzenie w ogóle w międzyczasie się wysunął Grek. Pytanie czwarte. Które zwierzę jest narodowym ptakiem Izraela? Jeśli odpowiedzieliście Dudek, to macie rację. W 60. rocznicę uzyskania niepodległości prezydent Szymon Peres ogłosił Dudka narodowym ptakiem Izraela po tym, jak Dudek wygrał narodowy plebiscyt ogłoszony z tej okazji. Na prowadzeniu dalej Grek. Piąte pytanie. Jezioro Tyberiackie znane jest również jako? Tak, Jezioro Tyberiackie nazywane jest również Morzem Galilejskim. Jest największym jeziorem Izraela, leży na północy kraju i zaopatruje, jest podstawowym źródłem wody dla Izraela od Galilei po pustynię Negev. Mamy nowego prowadzącego, Wojciech. A tuż za nim Monika. I pytanie numer 6. Jak nazywa się pochodząca z Polski laureatka Nagrody Nobla? Pytanie niełatwe, może łatwe. Prawidłowa odpowiedź to Ada Jonat. Ada Jonat w 2009 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Jej rodzina wywodzi się ze zduńskiej Woli, a w 2015 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi przyznał jej tytuł doktora honoris causa. Na prowadzeniu dalej Wojciech. Siódme pytanie.
Które nazwisko jest najpopularniejsze w Izraelu? Tak, nazwisko Cohen, pochodzące od hebrajskiego słowa kapłan, jest najpopularniejszym nazwiskiem w Izraelu. Nosi je 160 tysięcy Izraelczyków, czyli statystycznie 1 na 54. Kolejne pytanie. I czas na ostatnie pytanie. Na której ulicy w Warszawie pisarz Edgar Keret ma swój najmniejszy dom na świecie? Jest to ulica Żelazna. Ermitaż, czyli dom do Edgara Kereta, powstał w 2012 roku przy ulicy Żelaznej 74. W najszerszym miejscu ma 122 cm, a w najwęższym 70 cm. Brzmi trochę klaustrofobicznie. Przed pandemią dom był udostępniany zwiedzającym. Miejmy nadzieję, że wkrótce znów będzie to możliwe. Mamy zwycięzców, gratulujemy serdecznie. Greg trzecie miejsce, Szymon drugie i pierwsze 2658 punktów, tak? Wojciech, gratulujemy! Tak. Skontaktujemy się ze zwycięzcą, może też się odezwać do nas, żebyśmy tak pamiętali, ale na pewno będziemy pamiętać. Widzimy, że doskonale znacie Izrael. Zobaczcie teraz 73 rzeczy, które w Izraelu kochają jego obywatele. Myślimy, że jest dużo. Dostawać prezenty urodzinowe, ale jeszcze lepiej jest móc się z nimi dzielić z innymi. Dlatego przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji i prezentów, które w nadchodzącym tygodniu będą pojawiały się w naszych mediach społecznościowych. Zobaczmy, co to będzie. Oto pierwszy z nich. Wiemy, jak dużo popularnością cieszą się publikacje o kuchni izraelskiej, dlatego wraz z żoną rabina Diną Stambler przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy kurs. Posłuchajcie. Jedna z najważniejszych darów, które Izrael ma, to jest kultura żydowska, tradycja, która część z tego jest szabat, koszerność, tradycyjne potrawy. Zapraszam Was na wspólne pieczenie chałek. Pokażę, jak się robi chałkę, podzielę się z Wami moje tajemnice. I też będę pokazywała różne tradycje, które są związane z pieczeniem chałek. Chałka, która pięknie wyszła.
smacznego. Kurs pieczenia chałek już 22 kwietnia o godzinie 19 na naszych mediach społecznościowych. Czas odpakować kolejny prezent. Wszyscy bardzo tęsknimy za podróżami i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy znowu mogli podróżować. Ale zanim to nastąpi, mamy dla Was absolutnie wyjątkowy, wirtualny spacer po Tel Awiwie z Agatą Tarnowską. Zobaczcie zaproszenie Zohar Żak. Dzień dobry. Nazywam się Anna Zohar Żak i jestem przedstawicielką Ministerstwa Turystyki Izraela w Polsce. Jest mi niezwykle miło, że dołączają Państwo do nas i do wspólnego świętowania 73. urodzin Państwa Izrael. Po tym długim i trudnym roku, który uniemożliwił nam podróżowanie, nie mogliśmy się już doczekać, aby móc znów zaprosić Was do Izraela. I udało się. Już od 23 maja Izrael rozpoczyna stopniowe otwarcie dla zagranicznych turystów. Znów będziecie mogli pochodzić uliczkami Jerozolimy, poszaleć w Tel Awiwie, powygrzewać się w Eilacie, w końcu zjeść ulubiony hummus, falafel i popić go świeżym sokiem z granatu. Tymczasem, w oczekiwaniu na otwarcie granic, chcielibyśmy Was zaprosić na wirtualną wycieczkę. Na wycieczkę szlakiem niepodległości Izraela. Jest to absolutnie niezwykła historia, w której nie brakuje polskich akcentów. Szlak rozpoczyna się wraz z powstaniem Tel Awiwu w 1909 roku i prowadzi nas aż do ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Państwa Izrael 14 maja 1948 roku. Na tę wycieczkę zabierze Was Agata, młoda polsko-izraelska vlogerka, która prowadzi swój własny kanał na YouTubie. Na tym kanale Agata na bieżąco komentuje izraelskie sprawy i dzieli się lokalnymi ciekawostkami. Serdecznie Was zapraszam do oglądania i komentowania. Dziękuję i do zobaczenia w Izraelu. Wirtualny spacer po Tel Awiwie na naszym Facebooku w środę 21 kwietnia o godzinie 14. Serdecznie zapraszamy. Bardzo polecamy i odpakowujemy kolejny prezent. Zanim pojedziemy do Izraela, może warto nauczyć się troszeczkę hebrajskiego, chociaż podstawowe zwroty. I mamy wyjątkowy prezent od wykładowczyni studentek Instytutu Hebrajstyki UW. Posłuchajcie. Żeby lepiej poznać historię i kulturę. Żeby przeżywać przygody. Żeby wakacje zawsze trwały. Żeby czytać literaturę hebrajską, na przykład Edgara Kereta. Żeby móc oglądać izraelskie filmy. Żeby lepiej zrozumieć Biblię. Żeby zamówić hummus i inne pyszności w Izraelu. Kiedy ledaber im anashim meyuchadim. Żeby izraelskie seriale nie miały przed nami tajemnic. Żeby nie tylko słuchać, ale i rozumieć izraelską muzykę. Bo dobrze jest mieć jakąś supermoc. Ambasada Izraela w Polsce oraz Zakład Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na wyjątkową lekcję języka hebrajskiego dla zupełnie początkujących z okazji Dnia Niepodległości Izraela. Zapraszamy we wtorek, 20 kwietnia o godzinie 19 na platformę Zoom. Kurs hebrajskiego w naszych mediach społecznościowych 20 kwietnia o 19. Zapraszamy. Czas na kolejny prezent. Wiemy, jak bardzo kochacie izraelskie kino. Mamy tak samo. Dlatego zapraszamy Was na wyjątkowy seans filmowy. Dzięki uprzejmości Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej mamy dla Was projekcję filmu. Posłuchajcie sami. Dzień dobry. Nazywam się Magda Makarczuk, jestem szefową Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej i mam dzisiaj przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie. Z tego miejsca chciałabym złożyć serdeczne życzenia całej ambasadzie. Yom Huledet Sameh. I jak przystało na dobrych gości, dobrego gościa i każdego uczestnika imprezy urodzinowej, chcielibyśmy wręczyć ambasadzie prezent. Jest to prezent, który dotyczy także wszystkich Państwa, wszystkich tych, którzy dołączą do tej imprezy i wspólnie z nami będą świętować urodziny Państwa Izrael. Otóż w niedzielę 18 kwietnia o godzinie 18 zapraszamy na pokaz online wyjątkowego filmu produkcji izraelskiej i w reżyserii uznanego na całym świecie izraelskiego
reżysera Avi Neshera pod tytułem Cena Prawdy. Ten wyjątkowy obraz pokazaliśmy podczas zeszłorocznej edycji festiwalu jako część gali zamknięcia i wielu z Państwa pytało, czy możemy pokazać film raz jeszcze. W związku z tym uważamy i mamy nadzieję, że jest to wyjątkowy prezent dla nas wszystkich, dla wszystkich miłośników państwa Izrael, kultury izraelskiej. I zapraszam serdecznie. Bądźcie z nami 18 kwietnia o godzinie 18 online. Świętujcie z nami urodziny państwa Izrael i dziękujemy ambasadzie Izraela, że mogliśmy dołączyć do tego wyjątkowego wydarzenia. Mazel tov! Film Cena Prawdy. Do zobaczenia już 18 kwietnia, w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Link do strony z projekcją znajdziecie w komentarzach pod naszym przyjęciem. A teraz wisienka na torcie. Ostatni prezent. To nasi przyjaciele jak zwykle nie zawiedli i przysłali nam kartki wideo. Izrael, haj! Niech żyje Izrael! Izraelu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Lublin pozdrawia! Happy birthday, Izrael! Z okazji Yom HaTzmaut, Święta Powstania Państwa Izrael, życzymy wszystkim mieszkańcom Eretz Izrael Shalom. Niech Hashem obdarzy pokojem wszystkie granice Izraela. Wszystkiego najlepszego. Życzą przyjaciele z Polski. Mazel tov! Najlepsze życzenia z okazji 73. rocznicy Powstania Państwa Izrael. Pozdrawiamy z Polski, pozdrawiamy z Polska, miasta, gdzie urodził się Dawid Ben-Gurion, gdzie mieszkał, uczył się, gdzie formułował pierwsze myśli sionistyczne dotyczące założenia państwa Izrael. Izraelu, w dniu twoich urodzin wszystkiego najlepszego. Happy birthday, Izrael! Z dniem rozdzielenia, Izrael! Ad din mubarak, Izrael! Happy birthday, Izrael! Greetings from Polish village. Kochany Izraelu, przesyłamy uściski, naszą miłość i nasze wsparcie. Bądźcie zdrowi i niech pokój będzie z wami. Ściskamy wszystkich. We wish you all the blessing from your heavenly Father, from your Abba. Od Avinu Hai, Am Israel Hai! Shalom! Yom Uledet! Sameach! Izrael życzy JCC Warszawa! Drodzy przyjaciele w Izraelu, gratulujemy kolejnej rocznicy powstania państwa Izrael. Cieszymy się bardzo. Niech żyje Izrael. Mazal tov. Happy Election Day, Israel. That's not what I need. Yom Uledet Sameach, Israel. Mazal tov, Izrael. Happy birthday, Israel. Drishat shalom lekulam. Wszystkiego najlepszego dla Izraela. Happy birthday, Israel. Yom uledet sameach le Israel. Dziękujemy Wam serdecznie. To były przepiękne życzenia. Dziękujemy naszym przyjaciołom. I dziękujemy także tym z Was, którzy komentowali już od momentu umieszczenia postu na Facebooku o tym, że będzie ta transmisja, to przyjęcie. I też tym, którzy dzisiaj komentują i składają życzenia Państwu Izraelu. Co rok Dzień Niepodległości Izraela obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku jest to braterstwo i solidarność. Wartości tak ważne i cechujące społeczeństwo Izraela od momentu powstania państwa. Ich wagę szczególnie uświadomiła nam pandemia. Oddajemy hołd wszystkim tym, którzy w duchu braterstwa i solidarności walczą codziennie z jej skutkami i dają nam nadzieję na powrót do normalności. Ostatni rok dał nam wszystkim mocno w kość, ale wierzymy, że już niedługo będziemy znowu mogli się spotykać, cieszyć swoim towarzystwem. A następne 74. urodziny Izraela spędzimy już razem, na przykład na pikniku. Jesteśmy pewni, że będzie dobrze. Je beseder. Tymczasem dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy. I do zobaczenia. Idziemy na tort. Idziemy.